Cześć. Na dzisiejszym nagraniu omówię podział roślin ze względu na ich wymagania wodne. Wyróżniamy w tym podziale pięć głównych grup roślin. Pierwsza grupa są to hydrofity. Hydro oznacza woda. Ten przedrostek oznacza, że są to rośliny wodne, które pływają lub są zanurzone w wodzie. Przykładem hydrofitów jest moczarka kanadyjska. Druga grupa to helofity. Helofity to rośliny bagienne. W przypadku roślin bagiennych korzeń i nasady pędów zanurzone są w wodzie. Przykładem helofitów jest tatarak. Trzecia grupa to higrofity. Higro oznacza wilgotny. Są to rośliny, które żyją w środowiskach stale wilgotnych. Przykładem takiej rośliny jest zawilec gajowy. Czwarta grupa to mezofity. Mezo oznacza coś pośrednie, pośrodku. Czyli mezofity są to rośliny, które mają średnie wymagania dotyczące zawartości wody w otoczeniu. Przykładem mezofitów jest wyka ptasia. Ostatnia grupa to kserofity. Kserofity są to rośliny, które żyją w środowiskach suchych i wyróżniamy tutaj dwie podgrupy. Są to sukulenty oraz sklerofity. Sukulenty jest to grupa kserofitów żyjących w środowiskach suchych, które gromadzą wodę na okres suszy. Przykładem jest tutaj agawa. Sklerofity jest to druga grupa kserofitów, która silnie ogranicza transport wody w porze suchej. Przykładem jest tutaj wrzosek.